Siemanko, witam Was serdecznie, moi drodzy, z tej strony ja. I w dzisiejszym materiale, że tak powiem, omówię, zaprezentuję Państwu, w jaki sposób sobie przygotowuję takie, w cudzysłowie, że tak powiem, takie swoje custom guitar picks, ultra motherfucking grip i tak dalej. Ja mam taki dość specyficzny gust, jak chodzi o piórka, o kostki, prawda? Ja bardzo lubię kostki, przede wszystkim te małe jazzówki, no bo tu macie jakby tą pełną wymiarówkę, nie? Małe te takie ala jazzówki, tutaj dla przykładu, na przykład taka bliska ideału, czyli D-Grip Janicek Pix w rozmiarze, teraz mam zaklejone, ale coś 0,8 coś tam. I taka kostka jest bliska ideału, gdyby nie jedna malutka rzecz, że jest troszkę za gruba. Tak, to jest 0,8 coś tam, a dla mnie taka kostka ciągle jest za gruba. Jeszcze cieńsza, tak 0,7 to jest dla mnie po prostu idealna, ale 0,7 niestety nie ma takich, po pierwsze takich małych, a po drugie z dobrym gripem, bo grip to jest też dla mnie dość istotna kwestia, więc przygotowuję sobie właśnie takie customowe kostki. Lubię używać tutaj tych na przykład, bo tu są takie 0,7,3, ona już jest tutaj taka pocięta, ale to w ogóle nie ma znaczenia. Lubię sobie używać właśnie na przykład takich. To są kostki takie od gitarowni. Nie wiem, czy to ma jakąkolwiek inną nazwę. Ale, jak widzicie, właśnie tutaj, prawda, odpowiednio przyciętą i zmodyfikowaną, z takim właśnie dodatkowym ekstra gripem, którą właśnie jak sobie chwycę, to idealnie mi ta kostka leży i nie wypada z ręki i dzięki temu mogę żyć szczęśliwie i jest super. No tak, więc w jaki sposób ja to w ogóle przygotowuję? No bo to jest, tak jak mówię, taki, no, że tak powiem, taki custom made, nie? Teraz dla przykładu sobie wezmę tutaj taką kostkę, prawda, Alice. Alice. Alice miał kiedyś fajne kostki, właśnie takie trochę mniejsze, i też z takim gripem, i one były fajne, ale tych kostek już niestety nie ma, a przynajmniej nie widziałem nigdy, znaczy dawno. I tutaj spróbuję Wam pokazać właśnie, w jaki sposób sobie to przygotowuję. To jest szablon, dlatego on jest obklejony tutaj taśmą dwustronną. Tak to robię, prawda? Tutaj przyklejam sobie taśmę dwustronną. Teraz przyklejam sobie, chcę, żebyście to też widzieli, ale żebym też to tak w miarę równo zrobił, prawda? Przyklejam sobie tą kostkę dużą, prawda? Tak leciutko sobie dociskam, żeby mi nie uciekła. I mam przyklejoną. I dlaczego ją przyklejam? Dlatego, że ten nadmiar, że tak powiem, będę sobie wycinał. Dosłownie nożyczki takie, jak dla dzieci do cięcia sobie jakiś kolorowanek, czy czegoś tam. Cały czas sobie to trzymamy, żeby nam to się nie ślizgało, bo to mimo tego, że jest przyklejona, to taśma dwustronna to jest tylko taka, o, więc tak dość mocno sobie tutaj trzymamy i, prawda, przycinamy sobie na wymiar. Nie szkodzi, że tu będą jakieś ząbki małe czy coś, bo to się potem tam jeszcze wyteguje, prawda, czyli doszlifuje się. To tak patrzę trochę kamera, a trochę co robię, żebyście też widzieli. O, pięknie, prawda? Super, mamy pięknie wyciętą kostkę i jest generalnie bardzo fajnie. To się już odkleja razem z tym. Zatkałem sobie od dołu, bo to jeszcze mi się to przyda, bo jeszcze co parę będę potem przycinał. O. Tutaj taśma musi wrócić. Te taśmy są takie, no, trochę do dupy, ale pomagają, bo jakby to trzymać w palcach, to nam to ujedzie. I widzicie, mamy już wyciętą, mniej więcej na wymiar. I już mamy tutaj jazzówkę w wykonaniu własnoręcznym. Kolejnym krokiem jest, chwileczkę, bo sobie muszę trochę przyciąć, użycie taśmy ponownie dwustronnej. Muszę poza kadrem, bo niestety tam się nie zmieszczę z tym. Wycinamy sobie troszeczkę takie właśnie, prawda, taśmy. Wcinamy sobie kawałek taśmy, a zanim to jeszcze też, żeby izopropanol używamy,
obojętnie jaki, po prostu kontakt IPA. Nie musimy, ale lepiej sobie to zrobić i po prostu wycieramy tutaj sobie jeszcze tą kostkę, żeby ją w pełni otuścić, żeby ta taśma się nam jak najlepiej trzymała, nie? O, proszę. Super, mamy wycie... No, to jest właśnie... myślałem, że to jest papierek. I patrzcie, teraz sobie tutaj normalnie kleimy tą tasiemkę, nie? To sobie wycinamy. Myk, 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 myk. Myk, 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 myk. Nie wiem, czy tutaj to wystarczy. Trochę za krótka. No nic, to przytnijmy drugą. Tak. Przycinam sobie tutaj właśnie drugi kawałek. O cholera, za krótkie to uciąłem. Albo nie. Tą sobie przyklejamy również tutaj, tak, prawda, żeby nam się tutaj mniej więcej zgadzało miejsce tego naklejenia, żeby to było po prostu po obu stronach jakby w tym samym miejscu, nie? Plus minus, bo to naprawdę to nie jest jakieś laboratorium, że tam kurde do milimetra, bo jak nie, to po prostu wybuchnie. Tak z grubsza, żeby się to zgadzało, nie? I tutaj sobie... Przepraszam, uciekłem trochę. No i sobie właśnie teraz wycinamy, wycinamy, wycinamy. Jak wytniemy krzywo, to też się nic nie stanie, bo za chwilę sobie możemy tutaj właśnie jeszcze troszkę dociąć. Ciach, ciach, ciach. O. Czy jakoś tak. No, dobra. Mniej więcej jest ok. Teraz z kolei będziemy używać papieru ściernego. Gradacja, jaką to... Teraz będzie temat, jaki papier ścierny do piórek gitarowych. No, jakiś, nie wiem, no po prostu taki akurat tutaj miałem, więc taki użyłem. To już nie ma, wydaje mi się, aż takiego dużego znaczenia. Przycinamy sobie też takiego samego rozmiaru, mniej więcej oczywiście, jak tej taśmy właśnie papier ścierny, prawda? Podmierzamy sobie, czy dobrze wycięliśmy. O, wycięłem za krótki trochę. Więc docinam jeszcze raz. Myk, 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 myk. Elegancja, Francja. I teraz tak, tutaj sobie z tego odklejamy naszą taśmkę, nie? Proszę bardzo. I przyklejamy sobie naszego Ultra Madafaka Gripa. Elegancko. Od razu go przycinamy, bo potem cięcie dwóch warstw jest dość trudne. Więc od razu go sobie przycinamy. I cały czas mówię, nie martwimy się tym, że to zrobimy krzywo, bo to za chwileczkę zobaczycie. Znaczy krzywo, no, że tam coś zostanie, czy coś takiego. Tym się nie przejmujemy w ogóle, w ogóle. Powtarzamy krok z wycięciem sobie kawałeczka papieru. I przyklejamy go sobie również na drugą stronę. Oczywiście tutaj to sobie ściągamy, nie? Widać, widać. No i przyklejamy mniej więcej tak, jak jest, tak jak idzie nam, prawda, taśma, nie? Troszeczkę sobie dociskamy, żeby to tak się dokleiło. I przecinamy. I już niemalże nasza super wypasiona kostka jest gotowa. O,
Proszę bardzo, przecięta. I teraz właśnie, teraz, dlatego mówiłem, że się nie przejmujemy tym, że nierówno. Bierzemy sobie jakikolwiek pilniczek. No i tak sobie mniej więcej dogładzamy. W zasadzie tego nawet nie musimy zrobić, bo to nie jest jakiś bardzo ważny element, ale tak sobie możemy troszeczkę właśnie, o tu na przykład te rogi, nie? Bo przycięte najczęściej zostają takie dość odstające, więc możemy sobie go tutaj trochę zaokrąglić, ale w sumie nie musimy, ale możemy, nie? Jeśli chcemy, żeby to tak troszeczkę zgrabniej wyglądało. Elegancja, Francja. No i w sumie nasza kostka jest gotowa. Ales. To wszystko. I teraz widzicie, mamy tutaj... Generalnie, jeżeli po raz pierwszy coś takiego... Nie macie na przykład rąk takiego, że tak powiem, typowego budowlańca, nie? To generalnie z początku papier ścierny się może wydawać taki, ojej, to kaleczy skórę i w ogóle. Nie, no, no patrzcie, no. Mogę sobie trzeć tym i w ogóle, po paznokciu lepiej nie trzeć, bo sobie zarysujemy paznokieć, ale generalnie skóra się bardzo szybko przyzwyczai nam do papieru ściernego. No to jest oczywiście też, nie mówię, że to jest jakiś jedyny słuszny sposób, tylko że no, dla mnie na przykład jest ważne właśnie to, żeby był dobry grip, nie? Ale też chcę mieć troszkę cieńszą niż ta najcieńsza. Dlatego sobie przygotowuję właśnie takie customowe i to jest taki no, mój poradnik, powiedzmy. Jeżeli generalnie nie zależy Wam na tym, żeby to była właśnie kostka jazzowa, tylko pełnowymiarowa, to widzicie dla porównania jeszcze, prawda? O, wymiary, nie? Widzicie, że się zmniejszyła. Jeżeli nie potrzebujecie mniejszej kostki, a po prostu samego gripa sobie poprawić, no to wystarczy sobie samą, bez przycinania, po prostu od razu sobie ciachnąć tutaj dwustronną ściernę, dwustronną ściernę. I też jest super, bo generalnie właśnie, no tak jak tutaj widzieliście, nie? Ta jest tutaj już taka na przykład nacięta, to była gdzieś tam jedna z pierwszych moich prób, tak żeby sobie poprawić tego gripa, czy właśnie naciąć sobie nożykiem, jakby tam bla, 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 ale to było do dupy. Potem jeszcze było, żeby właśnie pilnikiem albo papierem ściernym sobie przetrzeć plus naciąć, że wtedy ten grip się robi taki super. No nie robi się. Znaczy, troszkę się może poprawia, ale jakoś tak niewiele. Więc moim zdaniem ścierny jest najlepszy. No, no i to by chyba było na tyle. No widzicie, no. Tu tutaj, przepraszam. Mam tu przygotowane już parę takich. Tu jest na przykład 0,8, to trochę za gruba. O, też właśnie, to jest takie dobre porównanie. Generalnie tutaj sobie akurat zrobiłem, tak widzicie, dość wysoko, czyli taką niewielką warstwę jakby tego ściernego, ponieważ tutaj jest no, napis rozmiaru, a na przykład te są właśnie fajne, bo mają na dole, więc mogę sobie tego gripa zrobić na 2/3 kostki i już w ogóle mieć go jeszcze więcej niż tutaj, ale to nie jest tak, że ta ilość mi nie wystarczy, bo też wystarczy tak naprawdę odrobina ściernego i ta kostka się już nam trzyma palca i już nam naprawdę nie wypadnie. No i to by było, myślę, wszystko, jeśli chodzi o customowe kostki. Mam nadzieję, że się to komukolwiek przyda. Generalnie, no słuchajcie, no piórko kosztuje 2 do 3 zł, więc można sobie po prostu na jakimś jednym czy dwóch poeksperymentować i sprawdzić, no bo można sobie poprawić jakość życia i wtedy nam się gra dużo przyjemniej. Także do widzenia, do zobaczenia w następnym materiale.